Konferencja prasowa jest poświęcona temu, abyśmy zaprezentowali jako Komitet Wyborczy Wyborców nasze listy kandydatów na radnych, których wystawiamy w czterech okręgach wyborczych, czyli wszystkich w mieście Łomża, w wyborach, które się odbędą 16 listopada tego roku. I nasz komitet powstał całkiem niedawno. Wynika to z faktu, iż w pewnym momencie, jak wiecie, zakończyłem swoją działalność partyjną w Platformie Obywatelskiej i zostałem mimo wszystko poproszony przez grupę znajomych i wielu innych ludzi dzwoniących do mnie w tej sprawie, abym nie rezygnował z działalności publicznej i żebym jednak spróbował te środowiska pozapartyjne, a takich przecież jest w Łomży większość, w jakiś sposób zjednoczyć i zbudować nowy Komitet Wyborczy Wyborców, komitet niepartyjny, niepolityczny, a grupujący ludzi, którzy chcą dla miasta Łomży, dla swojego miasta coś zrobić. I w dość szybkim czasie udało się zgromadzić dużą grupę osób zainteresowanych w startem z list Komitetu Łomża Nasze Miasto, komitetu zarejestrowanego oczywiście. Są to osoby z różnych środowisk, osoby znane. Jest też grupa osób reprezentujących młodsze pokolenie, która chce spróbować sił w starcie w wyborach do Rady Miasta, ale przede wszystkim grupujemy ludzi, którzy już coś w mieście Łomży w swoim życiu zrobili. Mają ciekawe pomysły, mają chęć do pracy na rzecz miasta, chęć, która nie jest podyktowana przymusem czy też jakąś opcją polityczną, ale jest to chęć wynikająca z potrzeby własnej, z potrzeby działania na rzecz miasta Łomży. Jak powiedziałem, nasz komitet różni się od komitetów partyjnych tym, że został zgrupowany spośród osób, które nie uwidaczniają żadnej swojej przynależności partyjnej. To o tym świadczy chociażby fakt, że w żadnej deklaracji, którą wypełniali kandydaci na radnych, nikt nie wpisał w oświadczeniu o wyrażenie zgody na kandydowanie, iż jest reprezentowany lub popierany przez jakąkolwiek partię polityczną. Jest to typowy komitet wyborczy wyborców. Różnimy się ponadto od komitetów partyjnych tym, że lider tego komitetu w postaci mojej osoby nie jest wyłoniony przez różnego typu gremia polityczne białostockie, tylko jest jakby wyłoniony spośród ludzi zgrupowanych w Komitecie Łomża Nasze Miasto. Czyli jesteśmy komitetem niezależnym, grupującym myślących niezależnie i samodzielnie mieszkańców Łomży i dlatego na tych listach spotkacie różnych ludzi, których się moglibyście czasami nie spodziewać, myśląc, że ich dotychczasowe spojrzenie na problemy miasta mogło być rozbieżne, a się okazuje, że chęć pracy dla Łomży jednoczy wszystkich. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona zaprezentowaniu Państwu listy naszych kandydatów. W tej konferencji udział biorą osoby, które w poszczególnych okręgach usytuowane są na pozycjach 1, 2 lub 3 i ta konferencja jest, jak powiedziałem, poświęcona prezentacji listy, a w najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu postaramy się, aby odbyła się konferencja programowa, gdzie będziemy Państwu chcieli zaprezentować nasz program jako Komitetu Wyborczego Wyborców Łomża Nasze Miasto.